Ten, co napisał ten psalm, Dawid, na pewno był bardzo szczęśliwy, wdzięczny za takiego pasterza. Sam był pasterzem i wiedział, co to znaczy pilnować owce, jak one też potrafią gdzieś tam swoje drogi wybierać. Mówił, że gdy gdzieś tam lew napadał, to go odpędzał, jak się nie dał, to go tam zabijał. A więc gdzieś był też wyćwiczony w tym pasieniu i wiedział, że to jest no, trudna praca, często w niedospaniu, gdzieś na dworzu. A więc jak wielkie musi mieć pasterz takie zaangażowanie w tę pracę, żeby te owce ochronić, żeby też chronić owce przed samymi owcami. Bo między nimi się różne trafiają i zdarzyło się tak pewnego dnia, że Dawid jako owca pobłądził i na jakiś czas zamienił się w wilka i zaczął kąsać, zaczął gryźć. Ale pasterz Jezus Chrystus, Bóg, który powołał Dawida do tego, by był królem w Izraelu, posłał Samuela, żeby go namaścił na króla, pozostał pasterzem i dotarł do tej swojej zgubionej owcy, która straciła naturę owcy, a zaczęła wracać do złej natury i upomniał się o niego. I pamiętamy, jak Dawid w tym psalmie 51 wołał do Boga, jak owca, która zobaczyła, że się zgubiła i zdała sobie sprawę, że w czasie tego zgubienia straciła rozum, straciła czystość serca, straciła prowadzenie Ducha Bożego. I on tam woła o to, by Bóg przywrócił mu to wszystko, żeby on znowuż nie błądził gdzieś tam, idąc za pomysłami cielesności czy pod wpływem wroga. My pamiętamy wszyscy, jak pasł nasz diabeł, na jakie on nas prowadził pastwiska. Czym on nas karmił, czym on zaspokajał nas, jakie później były rozterki, jakie były zastanawiania się. I zdajemy sobie sprawę, że nic dobrego nie było w tym, z czym on nas karmił. Oszustwo, zjedzenie, zakłamanie, żyjąc na ziemi Boga, myślenie sobie o jakimś kosmitach, bzdurach, karmieni fałszywymi opowieściami, nasycającymi wyobraźnię, ale nie w kierunku zrozumienia, że to Bóg wszystko stworzył i nas, tylko takiego odstępstwa od Boga i myślenia, że człowiek stał się mądrzejszy przez to czy przez tamto, bo coś się dowiedział. Ale gdy przyszedł pasterz i podał nam pierwszy pokarm, od razu zrozumieliśmy, że to nie jest to samo, co dawał nam diabeł. Bo w tym pokarmie, który dostaliśmy od Chrystusa, była czystość, był czysty sposób myślenia, zupełnie inny niż myśmy myśleli u diabła. To znaczy, że pokarm Chrystusa, chociaż trafia w tym momencie do człowieka zatrutego przez diabła, ma w sobie taką siłę otrucia. My byśmy chcieli znać takie lekarstwo, żeby tak na coś zachorujemy, żebyśmy je wzięli i od razu ucieka ta choroba i koniec. No właśnie takim lekarstwem jest Słowo Boże. Jak Pan do nas dotarł, to od razu to zaczęło działać. Nie ma skutków ubocznych żadnych. Tylko leczy, tylko uzdrawia. Więc
Kiedy tylko spróbowaliśmy, okazało się, że on stał się dla nas drogocenny. Że zrozumieliśmy, że chcemy karmić się tym pokarmem, gdyż doświadczamy, że robi się w nas inaczej. Zmienia się sposób patrzenia, mówienia, planowania. Wszystko zaczęło się zmieniać pod wpływem tego pokarmu. Jak wcześniej głupio żeśmy planowali, głupio działali, tak teraz zaczęliśmy mądrze planować i mądrze działać. I ludzie zaczęli widzieć wokół nas, że my nie podejmujemy już głupich decyzji, tylko nasze decyzje mają oparcie, a potem potwierdzenie, że były podjęte rozsądnie, nie w jakimś tam amoku, czy w jakimś szukaniu własnej chwały, czy czymkolwiek takim innym. W Ewangelii Łukasza, w 15 rozdziale, od pierwszego wiersza, a zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili, ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Powiedział im więc takie podobieństwo, któż z was, gdy ma 100 owiec i zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie. A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich, weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Bo taka jest prawda i taka rzeczywistość jest, że w myśleniu Chrystusa jest uratować, zbawić, wyzwolić. W myśleniu diabła jest zniszczyć, zamordować. To jest ten, który czai się, żeby zrobić komuś krzywdę, ale nie dlatego, że ten człowiek dowiaduje się, że musi coś porzucić. Raczej dowiaduje się, że nie musi tego wcale porzucać, że może to sobie zostawić i będzie dobrze. I tak diabeł krzywdzi ludzi, a ludzie powinni porzucać zło. A diabeł im mówi, że nie musicie. I oni czują się w tym momencie jakby wygodniej, ale w tym pokarmie nie ma czystości, jest brud, a więc nie mogą się oczyścić. I próbowali i nie mogą, dopóki nie zrobią tego, co powinni zrobić, chcąc dalej karmić się tym, co jest prawdziwe. A więc tu jest piękne, że do Pana Jezusa przychodzili grzesznicy, celnicy, a więc w sumie ludzie chorzy, potrzebujący, żeby uzdrowił, takie pogubione owce, tu się nażarły, tam się nażarły. Widzą tych, którzy mówią, że niby dobrze jedzą, a oni jeszcze gorzej żyją od nich, bo mają pychy, dumy, pełno arogancji. A więc myślą, nie, my na wasz pokarm się nie damy nabrać, już nas wystarczająco nam szkodzi, jeszcze będziemy wchodzić w te wasze religijne zabawki. A więc zostają gdzieś tam. A tutaj spotkali Pana Jezusa. Nie spotkali religii, tylko spotkali człowieka żywego, który mógł miłować ich, mógł do nich mówić to, co naprawdę oni potrzebowali, a więc chętnie za nim chodzili i go słuchali. To jest taki pierwszy obraz zgubionej owcy, która odtruta po tym, co się najadła tam poza, zaczyna mu swobodnie myśleć. Tak samo jak my mamy zatrucie, to głowa boli, człowiek nie może się pozbierać, ale gdy zatrucie minie, umysł wraca do normy, już można myśleć normalnie. I wtedy zdaję sobie sprawę, że najlepsze, co możesz zrobić, to już chodzić za tym pasterzem cały czas. No i pasterz wtedy daje taką piękną poradę i mówi, wyprzyj się siebie, żeby więcej już nie chodzić swoimi drogami. Weź krzyż na te wszystkie swoje odstępstwa. I teraz idź za mną i mnie naśladuj. A więc pasterz mówi, jeżeli nie zrobisz tego pierwszego,
to idąc za mną, zawsze po drodze trafią ci się ludzie, którzy będą opowiadać ci bajki. A ty, nie mając oddzielenia od tych bajek, będziesz mieć ucho otwarte na bajki i znowuż posłuchasz bajki i znowu będzie zatrucie i znowuż gdzieś odejdziesz. Potem gdzieś zobaczysz, że to jest jednak złe i znowuż przyjdziesz. Albo inaczej pasterz odnajdzie gdzieś to zagubioną owcę i znowuż przyprowadzi do uprzytomnienia. Ale owca musi rozumieć to. Oddziel się od tego wszystkiego, co ucho łechce, poprzez zamknięcie swojego ucha. Tak jak śmierć zamyka słyszenie, tak krzyż zamyka słyszenie grzesznika, które jest otwarte na to, co diabeł mówi. I to jest najlepsze, żeby umrzeć dla tych wszystkich pomysłów diabła, słuchać, co mówi pasterz. Pasterz to, co mówi, jest to najzdrowsze i najbardziej potrzebne każdej owcy, która chce się normalnie uratować. A więc Pan Jezus przyszedł do nas na teren naszego zepsucia. Chodził po tym terenie naszego zepsucia, ale nigdy nie uczynił niczego, co myśmy uczynili, będąc doskonale czystym. Potem, kiedy już owca jest owcą Pana Jezusa Chrystusa, nie jakąś zagubioną, napełnioną różnymi jakimiś preparatami, które spowodowały, że ta owca robi się taka wielka. Owca ma mieć swój wymiar, a te owce takie napakowane tymi diabelskimi kombinacjami były się takie nadęte, takie wielkie, tak jak poznanie nadyma. Dostają poznanie, które nadyma. Co jeszcze nadyma? Krowę nadyma, jak coś zje też i jest niebezpiecznie. To samo nadyma owce, jeżeli zje, nie pamiętam, jakąś roślinę, to też nadyma. I wtedy pasterz, jeżeli jest w pobliżu, to najczęściej, jak najszybciej powoduje, żeby to wyciągnąć albo spowodować coś, żeby ona to wyrzuciła z siebie. A więc musi ją pilnować i gdy coś takiego widzi, to musi ją ratować, żeby no, nie zginęła pod wpływem tego pokarmu. A więc w sumie każdy musi rozumieć to i uważać. Jezus zawsze mówi prawdę i to jest najlepsze. Umrzeć dla słuchania obcego głosu. Umrzeć. Zakończyć słuchanie obcego głosu. Dopóki owca będzie słuchać dwa głosy, to będzie cały czas w rozdwojeniu, w rozdarciu, bo raz będzie już dobrze, a potem znowu źle. Znowuż lepiej, bo człowiek zaczął bardziej zważać się na to, co mówi Chrystus i za chwilę znowuż gorzej, bo znowu słucha gdzieś diabła. Diabeł przychodzi i doradza, a to pokazuje, a to w ten sposób, a to tamten. Uczy oceniać człowieka po diabelsku, więc najczęściej z efektem oskarżycielstwa. Podczas gdy Jezus po Bożemu, a więc z efektem ratowania, niesienia pomocy, wspierania, takiego myślenia, jak pomóc, a nie jak zaszkodzić, jak być gotowym czy gotową do służby, a nie jak mieć ręce powiązane do tyłu przez fałszywe jakieś pouczenia diabła i nie móc pomóc, bo człowiek jest skrępowany już, jest zniewolony przez diabła do tego, żeby oddzielić się. Wiemy, że te stany bardzo często wierzących ludzi łapią. Widzisz tutaj człowiek już jakiś zadowolony czy coś, a potem widzisz, ma pokręcone już ręce, już nie może tego zrobić, już ma usta wykręcone, już widać, że już jest ten, pod wpływem choroby. Nie uśmiechnie się, gdy cieszy się, już ma zachowanie takie oddzielające, to widać od razu, że to jest trudka. Taki pokarm nie podaje nigdy Chrystus. Chrystus przyszedł, abyśmy się nawzajem miłowali, a więc w pokarmie Chrystusa zawsze jest miłość. Zawsze jest miłość. Tam nie ma ani jednego pokarmu bez miłości. W każdym jest miłość. To jest tak jak sól, jadł zupę bez soli, ziemniaki bez soli, wszystko mdłe. Jeżeli by nie jakby nie dodać do smaku soli, do tego wszystkiego, co dodać do smaku miłości,
do tego, co nam daje Jezus, to byłoby to mdłe. Człowiek by wiedział o świętości, wiedziałby, powiedzmy, o prawdzie i by był taki święty i taki prawdziwy, że ludzie by od niego uciekali, bo byłby niebezpieczny. Bo w tej swojej świętości i w tej prawdziwości by tak kąsał, czy kąsała, że ludzie by rowanie uciekali, bo by się bali człowieka, bo wiecie, jak człowiek kąsa prawdą i kąsa świętością, to idzie, to tak faryzeusze kąsali, oni ich kąsali normalnie. Czym? My znamy prawdę, motłoch nic nie wie. Czym jeszcze? No my jesteśmy święci, oni to wszystko w grzechach żyją, że on w ogóle pozwoli takiej grzesznicy się dotykać, taki święty faryzeusz siedział. To było właśnie to. Oni w ten sposób myśleli, a od razu gryźli, kąsali, kombinowali, a więc lepiej nie zostawić szansy wrogowi, żeby on mógł takie rzeczy robić. Wielu ludzi chodzi, będąc kalekimi owcami, kalekimi, bo mają chrome nogi, nie mogą pobiec normalnie, tylko dlatego, że dopuszczają do siebie złe słowa diabła, złe myśli. Tylko dlatego, że karmią się złem. Dlatego Jezus powiedział, owce moje głosu pasterza znają, a od obcego uciekają. Nie chcą go słuchać. Rozumiesz, jak ktoś mówi do ciebie i ciebie to zaczyna interesować, to tak zatrzymujesz się i słuchasz, nie? A to ktoś mówi, widzisz, nikt cię nie kocha. Nikt cię nie lubi. Wszyscy mają do ciebie jakieś pretensje. A ty taki dobry jesteś, taka dobra jesteś przecież. I tak dalej, i tak dalej. I czekaj, no racja. No i już. I wtedy diabeł już mówi dalej. Widzisz, jakie to chrześcijaństwo. Do niczego. Sami wredni ludzie. Nikt tu naprawdę nie myśli o Bogu. Każdy o sobie. I słuchając dalej, po pewnym czasie widzisz, człowiek jest już zatruty. Już nie może normalnie się zachowywać. Ale wystarczyłoby tylko nie słuchać diabła. A jaki ty biedny jesteś człowiek? Nie jestem biedny, mam Chrystusa. O, widzisz, nikt cię nie kocha. Kocha mnie Jezus, kocha mnie Ojciec w niebie. A więc owca, która słucha dobrego pasterza, to wie, że te słowa to zawsze muszą mieć miłość. Jak są słowa, w których nie ma miłości, to są mdłe słowa, nic nie warte. Nawet kiedy mówią o świętości, o prawdzie czy o innych rzeczach, one nie mają wartości chrystusowych, pokarmów. A więc jeżeli nie ma miłości, to nie ma też pasterza. Pasterz powiedział, że on tak nas umiłował, że swoje życie za nas położył. I powiedział, i wy macie ode mnie rozkaz, abyście i wy się nawzajem miłowali. A więc jeżeli jest miłość, to w tym jest i świętość, i czystość, bo wiadomo, że Bóg jest święty, a więc Bóg jest miłością, jest święty. Jeżeli my miłujemy Boga, to też jesteśmy świętymi, bo przecież nie będziemy chodzić w brudach i mówić, że miłujemy Boga, to jest oczywiste. A więc musi być miłość, musi być to napełnienie miłością. I później mamy już do tych Mateusza 10:6. Owca musi być zachwycona swoim pasterzem. To jest absolutorium. Jeżeli owca nie jest zachwycona swoim pasterzem, to będzie się słuchać z powrotem tego wrednego, który gadał różne rzeczy i znów będzie szukać gdzieś tam pomocy. Musimy być zachwyceni, że pasterz przyszedł tutaj do nas, ogłosił nam pokój z Bogiem, ogłosił nam wyzwolenie i zrobił to wszystko, co potrzebne, aby nas uwolnić. Tak samo jak pasterz by stanął nad wyrwiskiem jakimś w górach i widziałby tam na dole leży ta jego owieczka i tylko by popatrzył i powiedział, no wiesz owieczko, kocham cię i bardzo jesteś dla mnie ważna i odszedł. Powiedział, co to? Ale nie, on bierze i schodzi po tą owcę i wyciąga ją stamtąd, ratuje ją, wystawiając swoje życie. On wystawił swoje życie za mnie i za ciebie, żeby nas uratować. To nie tak, że powiedział z tej góry, kocham cię, tylko przyszedł i uratował nas stamtąd. Wyniósł nas z tego
miejsca śmierci, grzechu. A więc kiedy już należymy do Niego, jesteśmy wdzięczni i szczęśliwi, że nas wywołał z tego świata, że nie musimy już czynić tego zła, że możemy myśleć o tym, co dobre, miłe i pożyteczne, to wtedy Jezus mówi w 10:16 i dalej: oto ja posyłam was jak owce między wilki, bo to wtedy jest Jego owca. Owca, która miłuje pasterza i miłuje inne owce, to jest owca gotowa wejść między wilki, bo wilki kłapią. To musimy zrozumieć. Jeśli wejdziesz między wilki, oni już cię nastawiają przeciwko owcom. Jak się odstoisz, jeśli nie będziesz miłować Chrystusa z całego serca Jego Kościoła? Bądźcie wtedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. I strzeżcie się ludzi, albowiem będą was wydawać sądom, biczować w swoich synagogach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale posyłam was jak owce między wilki. Owce, zabezpieczona owca, która miłuje pasterza, karmi się tylko z jego ręki, z jego warg, spożywa pokarm. Cieszy się tym. Ja zauważyłem na przykład nawet na psie, na Kelly, że leżał sobie tam, powiedzmy, czy tam śliwki, czy inne rzeczy. Ona patrzy, jak ja ugryzę i wyrzucę, to ona od razu to bierze. A leży obok pełno. Ale czeka na to, co ja ugryzę i odrzucę. I nawet szuka w tym momencie, żeby to wziąć. A więc można powiedzieć, że tym bardziej my powinniśmy się karmić z ust naszego pasterza. Co on je, to musi być dobre. Może i ten pies tak myśli, że jak mój pan to je, to musi być dobre. Co prawda maliny i wylatują z buzi, ale pestki, śliwki to tam wcina. A więc w sumie gdzieś myślę, że to tylko taki przykład, ale my powinniśmy zobaczyć, jak Jezus się karmi, czym Jezus się karmi. Jezus mówi: moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mi posłał, wolę Ojca. Jeżeli On się karmi tym pokarmem, to my powinniśmy z ust Jego karmić się tak samo tym pokarmem. Ile razy matka czy ojciec, później jak dorośli, to już tego by nie zrobili, ale pogryzą coś temu dziecku i mu z buzi dają i to dziecko to je. Rodzice sami mają, że to jest dobry pokarm i dają, ale potem dorosły to już by raczej nie wziął. Ale dziecko nie ma ograniczeń. Dla dziecka to jest pokarm i weźmie i będzie jadł. Czy będzie ten. Dopóki nie powstaną te zmysły oporne takie na to. W każdym razie jest tak, że powinniśmy karmić się tym, czym karmi się pasterz. Cieszyć się tym. Te obfite błonia, one, kiedy patrzymy na te fizyczne owce, to faktycznie trawa czy inne rzeczy. Ale kiedy na nas patrzymy, to nie chodzi o trawę. Te obfite błonia to jest słowa naszego pasterza. To z ust Jego karmimy się, to tym, co On daje nam, my się karmimy. To są obfite błonia dla mnie i dla Ciebie. I będziesz się karmił każdym słowem Jego. To jest czysty pokarm, a słowa obcych nie są czyste. Pamiętaj, że słowa obcych zawsze wnoszą rozdzielenie. Słowa Chrystusa łączy chrześcijan o oczyszczeniu, w uświęceniu. Wzajemnym przebaczaniu, w szukaniu pokoju łączą. Jeszcze Ewangelia Jana, 17 rozdział. Mamy tu modlitwę naszego pasterza i od wiersza 6. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli słowa Twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi. To tak jakbyśmy widzieli owca, która patrzy na pasterza i zaczyna postrzegać to jako rzeczywistość tego, że to Bóg posłał go. To byli ludzie. On mówi o ludziach, o tych, których Bóg mu dał. Oni patrzyli na Jezusa, patrzyli, co On robi, jak On robi i uwierzyli, że Bóg go posłał.
A więc musiało się przełamać wiele rzeczy w nich też. A więc ten pokarm, który Jezus im podawał, przywracał trzeźwość, uzdrawiał zmysły, pozwalał im zobaczyć drogocenność tego, żeby za nim poszli i go poznawali coraz więcej i więcej. Pamiętacie, jak Piotr powiedział, do kogo pójdziemy? Ty masz jedynie pokarm żywy. Ty jedynie masz pokarm, który daje życie, który ożywia, który przywraca nam zdrowie, że my nie musimy już biec za tym, czym diabeł nas sycił wcześniej. Pamiętacie, jak Piotr powiedział, odejdź ode mnie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Piotr był na tyle szczery, że powiedział, rzeczywiście, jestem grzesznym, strasznie grzesznym człowiekiem, Panie. Ale Pan Jezus powiedział, Piotrze, będziesz jeszcze łowił inne ryby. A więc Pan Jezus widział w Piotrze człowieka, który oczyszczony będzie służyć Jemu, jako owca, jego pastwiska. I potem dalej, albo dałem im słowa, które mi dałeś i oni je przyjęli. Chwała Bogu, to jest właśnie nakarmić się, nasycić się Bożym Słowem. To, co robiliśmy teraz przez ostatni czas, to było podawanie pokarmu od pasterza, podawanie tego, co drogocenne. Ważność tego polega na tym, jeżeli cokolwiek, ktokolwiek zobaczył drogocennego w tym, co robiliśmy dotychczas, to ten człowiek przeżuwał ten pokarm dalej, żeby wyciągnąć cały smak z tego, co mówimy. Nie zostawił tego, bo pozostawione coś bez przywracania tego może się okazać, że za jakiś czas już umknie. Umknie i człowiek znowuż będzie jakby tego nigdy nie jadł, nie spożywał nigdy tego. To trzeba pilnować, trzeba smak pamiętać, ten smak zbawienia, smak wyzwolenia z grzechu, smak pojednania pamiętać, smak prawdy Bożej, która mówi o tym, w jaki sposób Jezus wygrał bitwę z diabłem, smak, poznawać smak, kosztować się smaku. My, gdy normalnie wszystkie te receptory smakowe u nas działają, to my jesteśmy w stanie rozeznać wiele smaków. Rozeznać to, co jest dobre i to, co jest złe. Ale gdy nie działają, to już mamy zamylenie, już nie jesteśmy w stanie. Więc niech to będzie zdrowe w nas, abyśmy dobrze rozpoznawali smak Bożej prawdy jesz nieraz coś i czujesz, że to jest pleśniałe było. Czujesz ten swąd tej pleśni. To tak samo poczuć od razu, że to, co wróg chce podać, to jest pleśniałe, to jest zgniłe. To śmierdzi przestępstwem, grzechem, nieprawością. I nie jeść tego. To jest ważne dla nas. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. Wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich. Kolejna ważna sprawa. Radość owcy, szczęście owcy. Przypominaj sobie, ile pasterz Ci dał, ile Cię uratował, ile Cię karcił, ile Cię ćwiczył, ile Ci przypominał o tym, że nie po to przyszedł. Ale po to właśnie, żeby owce nawzajem pasły się spokojnie. Dlatego do spokojnego miejsca prowadzi, żeby się nie darły między sobą, ale żeby nawzajem usługiwały sobie, żeby pasterz był zadowolony. Już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę, Ojcze. Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak my. I to jest sprawa załatwiona. Wszelki pokarm, który rozdziela Boży lud, pochodzi od diabła. Każdy, który pomaga porzucać grzechy, oczyszczać się, uświęcać, zbliżać się nawzajem w jednym kierunku, do Boga, pochodzi od Boga. Od razu trzeba to rozeznać. Każdy, który powoduje, że odwraca się, że rezygnujesz z bycia w jedności, na pełny etat bycia w jedności, jest pokarmem zatruwającym.
Człowiek powinien być zdrowy, bądź zdrowy, bądź zdrowa, pięknie to, bądź, niech będzie, bądź zdrowy tak jak dusza twoja jest zdrowa. Pięknie, kiedy człowiek jest zdrowy, może normalnie reagować, normalnie podejść, zrozumieć kogoś, kiedy jest w doświadczeniu, umieć się zachować w każdej sytuacji, jak Chrystus, który jest zdrowy. Wiedział jak tu, jak tu, jak tu. I to jest ten dobry pasterz, wspaniały pasterz. Historia jego pasienia, każdego z nas, gdybyśmy mieli ją opisywać, zajęłaby sporo miejsca. Sporo miejsca, gdybyśmy mieli sobie przypominać, w jaki sposób podszedł do nas tu i tu i tu. To jest naprawdę pasterz. To jest, on wie, którą owcę, jak potraktować, w jaki sposób ją potraktować. I on więcej czasu poświęci owcy chorej niż zdrowej. Nie dlatego, że bardziej kocha chorą, a mniej zdrową, tylko dlatego, że zdrowa jest zdrowa, a chora jest chora. I chora potrzebuje więcej opieki, więcej troski. Tak samo jak masz w domu parę dzieci i teraz jedno zachorowało, masz powiedzmy trójkę dzieci, jedno zachorowało, a dwoje nie. I rodzic raptem chodzi koło tego chorego i ci zdrowi mówią, to ty mama nas nie kochasz, bo ty teraz chodzisz koło tutaj, koło niego tak bardzo i tu, i to, i tamto, i jakieś inne rzeczy przynosisz, a my to co? I co? I może by doszło do pomysłu, to może i my zachorujemy, żeby mama nas tak kochała. I wielu wierzących ludzi dokładnie to robi. Dokładnie to robi. Sami wprowadzają się w chorobę, żeby Pan ich Bóg bardziej ich miłował, żeby bardziej pokazywał miłosierdzie, bardziej ich przytulił, czy cokolwiek innego. Ale dojrzałość owcy polega na tym, że ona wie, że pasterz ją miłuje. I wie, że która jest chora, potrzebuje więcej opieki. I sama ta owca nawet poświęci tej chorej więcej czasu, żeby pomóc. Czy tym jest już pewna, że pasterz miłuje. Pasterz miłuje swoje owce i życie pomóżu. Także my jesteśmy w doświadczeniu i o tym doświadczeniu jest w tym psalmie 23. Gdyby Dawid miał napisać ten psalm, opisując wydarzenia, o których on tutaj tylko daje pewne sygnały, to ten psalm byłby na pewno dużo dłuższy od psalmu 119. Dużo dłuższy byłby. A że on takimi krótkimi słowami pokazuje tą wspaniałość pasterza, bo nieraz trzeba krótko powiedzieć, żeby to zostało. Bo gdyby to wyciągnąć ten psalm, to by ludzie zgubili wątek. A tu w krótkim jest ten wątek, że Pan jest moim pasterzem. To jest sprawa najważniejsza. Bóg jest moim pasterzem. Troskliwy, wierny, też i zdecydowany. Wiele ucierpiał Dawid z powodu tego odejścia z jego pastwiska i pójścia za złym pokarmem, ale to było wszystko w miłości. A więc Pan Jezus, możemy powiedzieć, że wykonał wszystko, abyśmy mogli być uratowani, aby zapewnić nam to, że niczego nam nie braknie. Czego ci brakuje dzisiaj? Jezus Chrystus jest wystarczający. On ma w sobie wszystko, co potrzebuje owca, by żyć w pobożności, być w społeczności z Ojcem i Synem w jednym Bożym Duchu, razem też z Kościołem, z Bożym Ludem. Wszystko, co jest potrzebne, mamy w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Ojciec wszystko dał nam swoim Synu. A więc niczego ci nie braknie, tylko czerp Syna. Nie bierz niczego spoza Jezusa, bo spoza Jezusa to weźmiesz coś zatrutego. Mówię ci, pilnuj się Chrystusa, to z Niego pochodzi pokarm. Jezus powiedział wręcz, ja jestem chlebem żywota, kto karmi się mną i pije moją krew, żyć będzie na wieki.
A więc najlepiej, kiedy nieustannie karmisz się z Panem Jezusem, najlepiej się owca trzyma, ma duchowe rozeznanie, ma czyste serce, czysty umysł, społeczność z Ojcem, doświadcza zdrowego prowadzenia, uczenia i używania tej owcy w różnych sprawach, w cudownym spokoju i miłości Chrystusowej. Taka owca najswobodniej może reprezentować pasterza. Dlatego on może taką owcę swobodnie posłać nawet między wilki. Ona będzie się zachowywać tam prawidłowo, nie pójdzie za kłapaniem wilczym, nie wejdzie w ich sposób oskarżycielski, nie znajdzie tam dla siebie upodobania, w czym oni mają upodobanie, lecz pójdzie dalej, aby czynić to, co jest miłe pasterzowi, abyśmy mieli takie właśnie drogocenne podejście do tego wszystkiego. Krew Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeżeli wyznajemy swoje grzechy porzucane, Bóg przyjmuje nas i przebacza nam. I usuwa to, co popełniliśmy. A więc mamy zupełną pewność, że niczego nam nie braknie. Jezus nawet mówi tak: szukaj Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Ci przydane. Czy niczego nam nie braknie? W tych duchowych warstwach niczego. Czasami Paweł mówi, że umie żyć, kiedy nie ma i kiedy ma, a więc nie tylko umie żyć jak ma, tylko umie żyć jak też nie ma. A więc nie mówimy, że zawsze będziemy wszystkiego mieli pełno, ale niczego nam nie zabraknie, żebyśmy wtedy, kiedy nie będziemy mieli, też dalej byli owcami Pana, które wygrywają, idą w kierunku wiecznego miejsca, do którego On chce nas prowadzić. Na niwach zielonych pasie mnie. Niewka z Muzieli Salomona w tym 12 i 11 wierszu. Słowa mędrców są jak kolce, a zebrane przypowieści są jak mocno wbite gwoździe. Dał je jeden pasterz. A więc pouczenia prawdziwe pochodzą od pasterza. Jeżeli jakikolwiek człowiek przekazuje to, co jest prawdziwe, to przekazuje to, co chce pasterz, aby docierało do owiec, aby prawda mogła zwyciężyć. Wiecie, jakie to jest potrzebne? To, co było wspomniane, że rozumiecie, temu pasterzowi nie można służyć bez serca, gdyż ten pasterz okazał nam doskonale swoje serce, pełne miłości do nas, bo gdy jeszcze w grzechach żyliśmy, On poszedł umrzeć za nasze grzechy, abyśmy mogli, gdy tylko przyjdziemy, aby dać się oczyścić, otrzymać oczyszczenie. To oczyszczenie jest gotowe dla wszystkich grzeszników na tej ziemi. On umarł za grzechy całego świata, więc dla każdego grzesznika w tym świecie jest przebaczenie, tylko grzesznik powinien się zgłosić, tak jak myśmy kiedyś się zgłosili i zrozumieliśmy, że tylko w Jezusie Chrystusie jest przebaczenie, jest oczyszczenie. Dla nas było też tam to przygotowane. A więc to nie było tak, że Jezus zaczął myśleć, no przyszedł Marian czy tam ty, co my teraz robimy, a mamy dla Niego gotowe to wszystko. Tam jest według Twojego imienia, jakbyśmy to wzięli, na Twojej półce czeka na Ciebie wszystko, co jest potrzebne, żebyś się mógł oczyścić, żyć i wejść do wieczności. Wszystko tylko sięgać, brać i to jest w Chrystusie Jezusie. Dane. Tylko żebyśmy pamiętali, krew Jego oczyszcza nas od wszelkich martwych uczynków. To jest dla nas bardzo ważne. A jeśli byśmy zgrzeszyli, mamy orędownika w niebie, więc pasterz mówi: owco, moim staraniem jest to, żebyś nie grzeszyła, ale jeśli byś zgrzeszyła, to nie uciekaj, tylko przyjdź, daj się oczyścić z tego, usuń to wszelkie zło i dalej idź za mną. Ja nie jestem Twoim wrogiem, jestem Twoim przyjacielem, chcę Cię uratować, nie chcę, żebyś zginęła z powodu tego, że coś Ci się nie powiodło. Ile razy możesz przyjść? Jezus mówi tam 77 razy,
A chodzi o to, że dopóki tylko potrzebujesz się ratować, Pan Jezus mówi, przyjdź. No co innego, jeżeli człowiek zacznie rozmyślnie grzeszyć, mogąc żyć prawidłowo, będzie sobie lekceważyć, to jest co innego. Ale jeśli człowiek nie potrafi sobie z czymś poradzić, to pasterz mówi, przyjdź, ja jestem za tym, żeby cię oczyścić, usunąć przeszkodę, pomóc ci. Też mówi, że nie zostawię was samymi sierotami, przyjdę do was. Przyjdzie do was Duch Prawdy, On was prowadzi we wszelką prawdę. Niech Duch Prawdy nas prowadza we wszelką prawdę, abyśmy mogli więcej i więcej poznawać Pana. Co jeszcze nam niczego nie brak? To jest naprawdę piękne, kiedy czytamy ten pierwszy Koryntian i drugi rozdział. I co my tu czytamy? Głosimy wtedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo kto z ludzi wie, kim jest człowiek prócz Ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie Ducha Świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, nie karmimy owiec mądrością ludzką, lecz mądrością Boga. Lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi, bo któż poznał myśl Pana, któż może go pouczać, ale my jesteśmy myśli Chrystusowej, myśli pasterza jesteśmy, myślimy już jak pasterz, myślimy dzięki pasterzowi myślimy, myślimy dzięki Jezusowi Chrystusowi. I to jest dla nas drogocenne, a więc Duch Boży wprowadza nas w kosztowność prawdy. On mówi nam o naszym Bogu i my rozumiemy to. To jest drogocenne dla nas. Niczego ci nie braknie, wy wszystko już macie, wy wszystko już wiecie. Wszystko mamy w Duchu Świętym. Wszystko już wiecie. Tylko przyjmować. Słuchaj, co Duch Święty mówi owcom do ciebie. To jest najważniejsze. Wtedy wchodzisz na te zielone pastwiska, na te wspaniałe pastwiska, gdzie twoja dusza, twój duch, twoje ciało są posilane i ochotne, żeby służyć. Chętne, by czynić Boże dobro. Zadowolone, by czynić to, co miłe jest Bogu. To jest piękne, kiedy świątynia rozbrzmiewa chwałą. A wręcz nawet my wiemy, że to, co... że nie tylko jest powiedziane niczego im nie braknie, ale też na zielonych niwach pasie mniej. Kiedy my weźmiemy na przykład list do Efezjan, 5 rozdział, zwróćcie uwagę na to, co się dzieje, kiedy my się pasiemy na zielonych pastwiskach i nad wodami spokojnymi jesteśmy i pijemy ze spokojnych wód, a więc jesteśmy posileni, jesteśmy napojeni. I co się dzieje wtedy? To jest dopiero ten obraz, który cały czas jest w naszym myśleniu i sercu i żeby też znalazł odzwierciedlenie w naszych wspólnych relacjach. To jest obraz szczęśliwych owiec, które są nakarmione, napojone, są pewne bezpieczeństwa, gdyż pasterz jest z nimi, a więc nic mi nie grozi, bo Ty jesteś ze mną, Panie. I wtedy co się dzieje? Ten 18 wiersz, ta część B. Ale bądźcie pełni Ducha. Później do tego wrócimy, kiedy w sumie mówi Dawid tutaj, że kielich mój przelewa się. A więc pełność to znaczy, że już nie ma miejsca, a co przychodzi dalej, przelewa się. Inni z tego mogą korzystać. Jak to się przelewa? Patrzcie, jak się przelewa. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny. Tak się przelewa.
i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niech się tak przelewa. Niech się przelewa, niech to wszyscy widzą, że się przelewa. Nie, że braki i braki, braki i braki, co jest, no brak mi tego, brak tamtego. A dlaczego ci tego brak? A ja nie wiem, widocznie taki jestem. Nie, nie dlatego, że taki jesteś, dlatego, że nie korzystasz z Chrystusa. A Chrystus mówi, chodź do mnie, korzystaj ze mnie. Tu masz przebaczenie, tu masz miłosierdzie, tu masz pocieszenie, tu masz pokazane ci, co zrobić tak, co zrobić jak. Żyj tym, korzystaj z tego i tyle. A więc mamy pewność, że ten, który zaczął w nas to piękne dzieło, to jest ten, który naprawdę nas miłuje. Niczego ci nie braknie. To jest naprawdę. Jeszcze ten list do Efezjan, pierwszy rozdział. Czytamy ten trzeci wiersz. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas wysławił w Chrystusie wszelkim duchowym wysławianiem niebios, albo w niebie. I potem mamy czwarty rozdział i czternasty wiersz. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Abyśmy nie byli ludźmi, którzy nie wierzą temu, co jest powiedziane od Boga. On obdarzył nas wszystkim w tym, co jest wysławianiem, chwalebnym wysławianiem Chrystusa. Obdarzył nas tym wszystkim w Jezusie Chrystusie. Nie wierzmy kłamcy. Wszystko masz. Każdy człowiek ma wszystko. Przez wiarę wiemy, że tak jest. A ktoś może powiedzieć, a to nie dla ciebie. Bzdury gadasz. Dla mnie jest napisane w Biblii. Bóg obdarzył nas tym wszystkim. W Jezusie Chrystusie. Abyśmy z tego korzystali. A więc nie jest to, nie musisz kupować, nie musisz płacić. Bierz darmo, jest napisane w Izajasza. Przychodźcie, bierzcie, korzystajcie. Wykorzystujmy to. Karmy się słodyczą Chrystusową, miłością Chrystusa, radością Chrystusa. Nie karmy się tymi jakimiś śmieciami wymyślonymi, jakimiś kłamstwami, bajkami czy innymi rzeczami, oszustwami ludzkimi. A wiadomo, że oszustwo ludzkie nie pochodzi od człowieka samego siebie, ale od diabła, bo to jest oszust, kłamca. Nie wierz jemu. Wierz zawsze Jezusowi Chrystusowi. Wierz temu, co jest napisane i co Ojciec dał nam w swoim Synu. Wszystko. Obdarzył nas wszystkim. I to jest drogocenne dla mnie i dla ciebie. Jeszcze jedno takie miejsce. Łukasza w 10 rozdziale 38 wiersza. A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. A ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała jego słowa. Popatrz, to właśnie tak się stało z nami. Ja pamiętam, jak to się stało. Jak to zaczęło, ja po prostu nie mogłem się od Pana Jezusa oderwać. Chciałem go cały czas słyszeć. To takie potężne. I zapomniałem o wielu rzeczach. Zapomniałem o czym wcześniej, nigdy bym nie zapomniał. Zapomniałem o tym całkowicie, słuchając Chrystusa Jezusa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła, Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi, powiedz jej więc, aby mi pomogła. Odpowiadając, rzekł do niej Pan, Marto, Marto, troszczy się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjętą. Słuchaj, co mówi Pan. Jego słuchaj, zachowuj w sercu i ciesz się każdym słowem. Od razu będzie zdrowszy, od razu będzie zdrowsza. Mówię ci, to jest lekarstwo. Prawdziwe, doskonałe lekarstwo. Nie ma skutków ubocznych. Nie ma, że pomaga i szkodzi. Tylko pomaga. Jeżeli karmisz się słowem Pana, to tylko pomaga. I tym, co z Jego ust pochodzi. Bo z Jego ust pochodzi to, co jest dobre, pożyteczne. Potrzebne nam. Ma wszystko, co potrzebne w sobie, abyśmy wygrali, pokonali wszelkich wrogów.
Na niwach zielonych pasie mnie. Spójrzmy, jak to nas pasie. W tym pierwszym liście Piotra czytamy w tym drugim rozdziale od drugiego wiersza. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Tu też Dawid sławi dobroć, tak? Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą, że dobrotliwy jest Pan. To teraz przy pomocy apostoła Pawła zajrzyjmy, co Paweł nazywa tym mlekiem. 5-6 rozdział listu Hebrajczyków. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o. Mlekiem jest odwrócenie się od martwych uczynków. Nauczanie o odwróceniu się od martwych uczynków jest mlekiem. Każde niemowlę powinno się tym karmić i to nigdy nie zaszkodzi. O wierze w Boga. To jest już w mleku pite. Wiara w Boga. Nie później, tylko od samego początku. Nauki o obmywaniach, o chrzcie, o tym kąpieli w słowie. To jest początek nauczania. O wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To jest mleko. Jak człowiek już się tego mleka napije i nasyci, wtedy może dorosnąć do tego, żeby poznać kolejny pokarm. I tutaj jest to w 5 rozdziale. Paweł pisze tak, 13-14 wiersz. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Pokarm stały o tym, że wszystko ci wolno, nie daje się niemowlęciom. To tak jakbyś swojemu dziecku dał, czy dała takie słowo. Możesz czynić, co chcesz w domu. Zobaczysz, co to dziecko zrobi. Ale gdy dorośnie i będzie dojrzałe i powiesz to, że możesz zrobić, co chcesz w domu, ono będzie wiedziało, co ma robić w tym domu. Będzie już dojrzałe. Nie będzie robić głupich rzeczy w tym domu, bo rodzic powiedział, możesz robić to, co, bo jest wychowany już do tego, by czynić dobro. A więc nie podaje się takiego pokarmu niemowlętom, bo sobie nie dadzą rady. Z nim od razu pójdą, zresztą jest to napisane w liście do Rzymian, 3 rozdział i 8 wiersz. Czyż jest tak, jak nas spotwarzają, jak niektórzy powiadają, że my mówimy, czyńmy złe, aby przyszło dobre. Potępienie takie jest sprawiedliwe. Oni słuchając tego, jak Paweł mówił o łasce, o przebaczeniu, o miłosierdziu Bożym, oni zaraz sobie tak pomyśleli, no to przecież to niech więcej się tego wyleje na nas. To będzie naprawdę piękne. Bóg będzie zadowolony, gdy będzie mógł jeszcze więcej nam tego okazać. A więc grzeszmy, żyjmy w grzechach, niech Bóg nam to okazuje. Takie zrozumienie mieli te niemowlęta. Podsłuchały. Później Piotr w swoim tym drugim liście pisze w ten sposób, w tym 3 rozdziale, 16 wierszu. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni, to znaczy nieukształtowani jeszcze, w całej pełni, takie niemowlęta i niezbyt umocnieni, przekręcają ku swej własnej zgubie. A więc człowiek, który jest niemowlęciem, nie powinien próbować gryźć czegoś, czego nie rozumie. Jeżeli człowiek usłyszy Bożą naukę, piękną Bożą naukę, a rozumie z tej nauki, że może grzeszyć, bo Bóg go kocha, to znaczy, że ten człowiek posłuchał nie tego, co jeszcze może słuchać. Bo jeżeli człowiek wyciąga takie wnioski z nauczania Bożego, to znaczy, że nie jest dojrzały.
Bo z każdego nauczenia Bożego wypływa wniosek, bądź święty, bo Bóg jest święty. A więc nie może wziąć człowiek wniosku, że to grzeszmy więcej, bo łaska będzie więcej obfitowała. A więc to cóż, łaska jest przecież nieskończona, jest wspaniała, więc żyjmy w ten sposób. A więc owce też muszą wiedzieć, czym się mogą karmić. Małe owce karmią się tam mlekiem matki, potem dopiero dostają coś tam, jedzą. Uczą się rozpoznawać, co mogą jeść, co nie mogą przy tej matce. A więc w sumie my się uczymy przy Panu Jezusie, co możemy, czego nie możemy. Uczymy się wzajemnie poznawać tego, a więc tak jak było tam czytane z tego 10 rozdziału Ewangelii Jana, Pan jest dobrym pasterzem. On chce, żebyśmy mogli być radośni, szczęśliwi, prawdziwi. Karmmy się tym, czym Jezus Chrystus chce nas karmić. Skoro On się karmi pełnieniem woli Ojca, to my się też karmy pełnieniem woli Ojca. Nie dajmy sobie zabrać pięknego czasu. Możemy być zadziwieni, skąd w ludziach wierzących tyle goryczy, tyle nastawień wręcz, tyle podejrzeń. Na pewno nie najadły się u Chrystusa, na pewno najadły się gdzieś poza. Bo Chrystus takiego pokarmu nie podaje. To jest napisane w tym psalmie również o stole Boga. Na stole Boga nie ma zatrutego pokarmu. Na stole demonów są zatrute pokarmy. U Boga wszystko jest piękne. Zresztą to jest naprawdę. Kiedy idziesz poprzez ten psalm i dociera do ciebie prawda za prawdą, to możesz zobaczyć, jak pięknie to wszystko wypełniało się, kiedy Chrystus jak pasterz chodził tu po ziemi. Mogliśmy to naocznie czytając widzieć poprzez te opisy biblijne, jak pasterz podchodził, jak szukał zgubionych owiec, jak poszedł do tego człowieka tam, do Genezaret, który był opętany przez legion demonów, i to pasterz poszedł, tylko po to tam poszedł i potem odpłynęli z powrotem. Ta owca potrzebowała pomocy, była strasznie związana demonicznie. Ten człowiek nie byłby sam w stanie nawet próbować biec za Jezusem. Jezus poszedł i go uratował. I co tą owcę zaraz posłał? Tego człowieka, który przed chwilą rwał łańcuchy, tłukł się po grobach. Jezus uwolnionego, napełnionego jego łaską, jego dobrocią, jego przebaczeniem, jego miłością mówi: idź i powiedz, co Bóg ci uczynił. Piękne. Co Bóg ci uczynił. I ten człowiek był wyraźnym obrazem tego, że już nie musiał się tłuc po grobach, że mógł chodzić już ubrany, że mógł już, nakarmiwszy się z tego, co Jezus mu dał, pójść i opowiadać prawdę o zbawieniu, o życiu wiecznym, o chwale. Czyż to nie jest piękne karmić się u Pana? I ile trzeba było czasu, żeby ten człowiek miał z czym pójść? Idź i powiedz, co Pan ci uczynił. Gdybyśmy mówili więcej o tym, co Pan nam uczynił, to byśmy szybciej rozeznali, czy to Pan nam uczynił, czy diabeł nam uczynił. No tak słowo Boże mówi. Kto prorokuje, niech prorokuje, a wszyscy niech badają, niech sprawdzają. Więc łatwiej byłoby rozeznać, gdyby człowiek mówił jawnie, bo wtedy byśmy zobaczyli, nie, to nie jest Pan. W tym nie ma miłości Chrystusa, w tym nie ma czystości Chrystusa, w tym nie ma sprawiedliwości Chrystusa. O, to jest Pan, to jest to, abyśmy oczyszczeni nie wracali do starego, nie kombinowali ze starym, nie należymy już do tego świata, należymy do Królestwa Bożego, a tam jest sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym, więc taki język w Królestwie Bożym jest słyszany. Pasterz mówi: ratujcie się, moje owce, niczego nigdy wam nie braknie. Oni mogą robić, co chcą, a wy będziecie miały to, co potrzebne, aby przez to przejść. A więc będziemy brali udział w jeszcze różnych rzeczach. Mówiliśmy już wcześniej, to, co zaczęło się, to już będzie szło dalej. Nie jesteśmy głupimi owcami, które nie wiedziały wcześniej, co będzie się działo. Pan docierał do nas w pokarmie, dawał też rozeznanie przyszłych czasów i dawał to,
że to się zacznie i zacznie się w ten sposób. I tak się zaczęło. A więc żyjemy w czasach, kiedy sprawy są już dokańczane. Nie wiemy, ile to może trwać jeszcze. Bóg wie najlepiej, ponieważ Bóg w swojej miłości nie chce, żeby ktokolwiek zginął. Okazuje cierpliwość. Pan nie zwleka sobie w to, co ja będę tam szedł, tylko nie chce, żeby ktokolwiek z nas zginął. Chce, żebyśmy się ratowali, żebyśmy mogli być przygotowani na to, co będzie się wydarzało. Tam w Ezechiela, w tym 34 rozdziale, to jest właśnie to, że po tym pokarmie Chrystusowym to nie wzdyma, serce nie puknie, nie ma czkawki. Wszystko jest doskonale strawiane. Daje siły, by czynić dobro. I w tym 34 rozdziale, to jest cały ten rozdział o tym, ale ten 14 wiersz. Będę je pasł na dobrych pastwiskach i ich błonie będzie na wysokich górach izraelskich. Tam będą odpoczywać na dobrym błoniu i będą się paść na tłustych pastwiskach na górach izraelskich. Ja sam będę pasł moje owce i ja sam ułożę je na ich legowisku i wszechmocy Pan. Wiecie, to jest piękne. Chciałby się nieustannie doświadczać tego, jak Pan Bóg właśnie to czyni, w jaki sposób to czyni. Niech Bóg nas napełnia tym, żebyśmy mieli zawsze serce zdrowej owcy, która zachowuje w sercu swoim te słowa i miłuje pasterza, miłuje tego, który przyszedł, aby nas uratować. Wiecie, byśmy dzisiaj jeszcze żarli ze stołu demonów, a tak nie musimy żreć jak świnie, ale możemy jeść jak ludzie. Przestaliśmy być ludzkimi zwierzętami. Staliśmy się owcami ludzkimi, po Bożemu. A więc owcami tego, który jest, na którego obraz zostaliśmy uczynieni. Jeszcze może pieśń nad pieśniami. Pierwszy rozdział, 1:7. Powiedz mi, Ty, którego miłuje moja dusza, gdzie pasiesz swoje stada, gdzie postój wyznaczasz w południe, abym nie musiała błąkać się wśród stad Twoich towarzyszy, wśród stad innych pasterzy, ale bym mogła trafić dokładnie do Ciebie, gdzie pasiesz. Tam, gdzie jest miłość, pokój i radość, łagodność i cierpliwość, gdzie jest przebaczenie i miłosierdzie, gdzie ludzie w zgodzie żyją, owce w zgodzie żyją i radują się zawsze z tego, jakiego pasterza mamy. Niczego nam nie braknie. Jesteśmy spokojni. Wiemy, Pan jest pasterzem naszym. Niczego nam nie braknie. To jest takie... Dokładnie Pan po to przyszedł, żeby nam to powiedzieć. Niczego wam nie braknie. Nie bójcie się. Odchodzę, ale wrócę. Przygotuję miejsce i wrócę po was. To jest to, że Duch Święty, z którego pijemy, tak jak było tu wspomniane, gdzie Jezus mówił, kto się napije z tego źródła, nigdy już pragnąć nie będzie. Duch Święty napełnia nas tym też odpocznieniem w tym, że możemy być pewni, że wszystko, co jest potrzebne, już mamy. Niczego nam nie braknie. Wszystko zostało doskonale załatwione. Grzechy nasze zostały zdjęte z nas, złożone na Bożego Baranka. Diabeł został rozbrojony, śmierć została pokonana. Moglibyśmy teraz iść przez to wszystko i mówić to, co było też tu wspomniane, że uwolnił nas od lęku przed śmiercią. Żebyśmy już się nie bali, a co jest, diabeł był tym, który władał nad śmiercią, a grzech jest tym, który, z powodu którego ta śmierć mogła nad nami panować, gdy grzech nad nami panował.
Jezus to wszystko usunął. Owco, Jezus to wszystko zdjął. Teraz Ty też miej to codziennie w swoim sercu i życiu. Nie należy już do świata zła. Nie karmię się złymi rzeczami. Jestem zbyt szczęśliwy, zbyt szczęśliwa, żeby pójść znowuż jeść pleśniałe rzeczy. Mogę jeść to, co jest wspaniałe, co rozkoszą napełnia moje serce, co napełnia mnie świadomością, że Pan wie wszystko i panuje nad wszystkim, co daje mi świadomość, że złóż na Pana to, na czym Ci zależy, a powiedzie Ci się ta sprawa. I to jest piękne, że wtedy zaczynasz żyć tak jak żyje ten, który jest szczęśliwym. Pasterz daje tą pełną świadomość szczęścia. To jest prawda. On przeprowadza przez ciemną dolinę, gdzie strachy różne są, różne przeciwności, różne głosy. Idziesz i jesteś spokojny, spokojną, bo Pan jest z Tobą. Nasz spokój to Chrystus. Nasze ciało nie da nam spokoju. Nasze ciało jest chwiejne, niepewne, to nie jest skała, na której można zbudować spokój. Nasze ciało dzisiaj może być spokojne, jutro już będzie niespokojne. Wiesz, jak napada na ciebie gniew, idzie spokojnie i raptem przyjdzie ci myśl, jak oni mogli tak ze mną zrobić? Już gniew, już czujesz, gniew idzie. Jak oni mogli już? Już czujesz, że... A więc ciało nie jest skałą. Jeżeli pasterz będzie dawał nam swój pokarm, wtedy ciało będzie spokojne. Wtedy świątynia będzie pełna chwały. Duszę moją pokrzepia. Czym pokrzepia naszą duszę? Dusza nasza śmiertelną jest, tak jest w Biblii napisane, że gdy ciało umiera, to i dusza przyklejona jest do tego prochu. Nasze emocje, wszystko zanika, umiera wraz z tym ciałem. A tu raptem, że duszę moją pokrzepia. Czym moją duszę pokrzepia? Że On wyzwolił moją duszę ze śmierci i dał jej wieczność. A więc moja dusza dzisiaj pokrzepiona jest tym, że Jezus umarł za moje grzechy i że choćbym umarł, żyć będę, że moje święte emocje i Twoje święte, wspaniałe emocje, miłość, radość i pokój wejdą do wieczności. Dusza jest szczęśliwa, nie zginie z emocjami swymi w Gehennie czy w śmierci, ale wejdę z tymi emocjami do wieczności. Nasza dusza jest posilona, że będziemy śpiewać Panu. Teraz śpiewamy w tym ciele, ale będziemy w nowym ciele śpiewać. Kto będzie śpiewał w nowym ciele, jeśli nie my? Ktoś inny? A więc nasza dusza jest posilona, jest pokrzepiona. Prawda wyzwoliła nas od lęku przed śmiercią. A baliśmy się, dlatego ludzie próbowali ten zakon wypełniać. Tak jak Paweł mówi, wszystko przebierałem i znowuż nie wyszło, i znowuż nie wyszło. Pan przyszedł, powiedział, uwalniam cię z grzechów. Już nie według tego zakonu, ale według zakonu wolności będziesz żyć, według królewskiego prawa, zbawionych ludzi. Więc radujmy się w duszy naszej, radujmy się i w tym ciele, i w duchu. Bądźmy szczęśliwymi ludźmi, nie idźmy gdziekolwiek, gdzie podają goryczne rzeczy, nie jedzmy. Nam goryczy nie potrzeba, nam potrzeba radości zbawionych ludzi, wdzięczności i śpiewów świętych ludzi, którzy mogą cieszyć się, tak jak niech się przelewa, tak jak dalej tam mówi Dawid, niech się przelewa w nas. I teraz tak samo, nim dojdziemy do tego kielicha przelewającego, niech się przelewa cały czas, niech tylko nie przelewa się, kiedy przeczytam, kielich mój przelewa się, niech się przelewa, jak nawet tego nie czytam, bo to jest ważne. Niech Pan posila nas, pociesza, napełnia tym, co jest takie drogocenne. Wiecie, Jezus nie przyszedł po to, żeby nam szkodzić. Jezus przyszedł po to, żeby nas uratować, żebyśmy byli szczęśliwymi ludźmi. Radujcie się w Panu zawsze, pisał Paweł. On wiedział, że Jezus nie przyszedł, żeby krzywdzić ludzi, przyszedł zbawić ludzi. Nie przyszedł, żeby ich tam dręczyć, że grzesznikami są. Przyszedł im powiedzieć, że On chce ich uratować. Chce ich wyzwolić z ich grzechów, z ich lęków, strachów, z ich agresji, złośliwości czy z innych rzeczy.
I tyle jest pięknych świadectw, jak On wyzwala, jak wyprowadza. Naszą nadzieją jest Chrystus. Nie to, że coś powiemy człowiekowi. Naszą nadzieją jest Chrystus, że On z tym dotrze do tego człowieka, że poruszy to serce. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości. Jezus powiedział takie potężne słowa. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. To jest jedyna ścieżka sprawiedliwości Bożej. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Pan sprawiedliwością naszą. Nie ma innej drogi, jak tylko przez Niego. A więc kimże my jesteśmy? Nie myślmy już o sobie po ludzku. Nie myśl o sobie z historią człowieka. Myśl o sobie z historią nowego człowieka. Nie myśl historią przeszłości. To było. Stare przeminęło. A jeśli nie przeminęło, to przemija. A jeśli przemija, to znaczy, że ty cały czas masz problem. To jest tak, jakbyś kolejny rok umierał, czy umierała na krzyżu. A powinno już być koniec. Umarł. Finisz. Pan miłuje tych, którzy umierają, czy umarli? Umarli. Więc już mogą jako owce żyć między wilkami i nic im nie zaszkodzi, bo mają uszy zamknięte. Martwe uszy mają na wszystko, co jest fałszywe, nieprawdziwe, zakłamane. A otwarte mają na wszystko, co jest czyste, święte i nieskalane. To jest drogocenne. A więc duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości. Kogo Duch Święty prowadzi, ten prawdziwie jest dzieckiem Boga. To jest piękne, że Pan Jezus o tym wszystkim mówił. Duch Święty potwierdza to nam wszystkim. Tylko tak idźmy. Te piękne świadectwa, to jest wynikiem właśnie życia z pasterzem. To nie jest wynik mądrzejszego człowieka od innych. To jest wynik tylko wyłącznie karmienia się z ust pasterza. Tym, czym on się karmi. I to ze względu na jego imię, bo w jego imieniu jedynie jest zbawienie dla każdej owcy. Nie ma innego imienia danego owcom, jak tylko to jedno. Imię Jezus Chrystus, w którym jest zbawienie, jest przebaczenie, uwolnienie, pojednanie. Wszystko jest w tym jednym imieniu. Jeśli w tym imieniu przychodzimy do Ojca, jesteśmy wysłuchiwani. Jeżeli w tym imieniu przychodzimy, aby przyznać się do swoich przestępstw, jesteśmy wysłuchiwani. To jest to imię. Owca wie, że to imię znaczy zbawiony. Zbawiona. Zbawiciel. Ten, który zbawia. Ratuje nas od wszelkiego lęku. Możemy czynić dobro, nie przejmować się. Czy inni to zrozumią, czy nie, to nie jest nasz temat. Naszym tematem jest, że Jezus też to czynił. Czynił dobro i tym. Bóg daje, deszcz posyła na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Sprawiedliwi rozumieją to i dziękują, a niesprawiedliwi jeszcze narzekają, że to, że tamto, czy coś jeszcze. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, jeśli to przyrównamy do codziennego życia, jeżeli byśmy trafili na takie doświadczenia, bo są takie doświadczenia w codziennym życiu też, ale też jest ta ciemna dolina śmierci, to wiecie, kiedyś to nawet jest na tym filmie o pielgrzymie. Zwróciliście uwagę, że on ma przepłynąć przez tą wodę i ten wróg napada na niego i tam go jeszcze topi, jeszcze go tam niszczy i te inne jakieś tam rzeczy robi, czy ten. Niektórzy nawet wpadli, że po śmierci jeszcze człowiek może być kuszony. Tu zła się nie ulęknę, gdyż Chrystus jest wypełnieniem wszystkiego i człowiek, który w Panu umiera, umiera swobodnie i spokojnie. Nie ma tam żadnych walk. Nie ma lęku, obawy, nie ma, że w tym momencie nie wiadomo, co tam spada na człowieka. Pasterz przeprowadza spokojnie swoją owcę. Bo ta owca jest wierząca, jest pewna, miłująca, więc co tam miałoby? Jak nie słuchała za życia diabła, to co będzie słuchać go w ostatniej chwili, czy tam inne rzeczy.
zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. To są piękne, piękne Boże prawdy. I jako Jezus, który wygrał ze śmiercią. Śmierć nie mogła go pokonać, bo on jest Zbawicielem, jest życiem wiecznym. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Jak sobie ludzie wytłumaczą, tak wytłumaczą na pewno. Ani laska, ani kij nie służy pasterzowi do tego, żeby skrzywdzić owce, raczej żeby chronić ją, ale też ją i napominać, i karcić, i ćwiczyć. Ci, którzy tam pasą, zajmują się tym, no, znają sposoby, jakimi owce ćwiczą tam, żeby one prawidłowo postępowały, prawidłowo chodziły. Ale na pewno służy do uderzania też zwierzę, które by chciało atakować. Często była tak zbudowana też w ten sposób. Zestawiasz, zresztą czytamy w Biblii, że Bóg pociesza nas w chwili cierpienia, żebyśmy mogli innych też pocieszać, a więc to jest ta drogocenność tego pocieszania. Zestawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Nieprzyjaciele atakują cię, osaczają, zgrzytają na ciebie zębami, a ty się karmisz spokojem, łagodnością, cierpliwością. Im więcej zgrzytają, tym więcej kosztujesz z tego, co jest dobre, miłe i pożyteczne. Nieraz tego doświadczaliśmy i gdy swobodnie wtedy korzystaliśmy ze stołu pańskiego, to wrogowie byli zadziwieni, nie mogąc osiągnąć tego, co chcieli osiągnąć. Bo ty nie karmiłeś się ich kombinacjami, tylko dalej karmiłeś się tym, co jest dobre, co jest miłe i pożyteczne. Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Wiemy, to namaszczenie to Duch Święty, napełniający nas. I wtedy On napełnia nas skarbami objawionego Chrystusa, skarbami odpowiednich darów potrzebnych w tym, aby służyć. I wtedy to służy, usługuje. Twoje życie nie jest tylko dla siebie, ale ono zaczyna służyć innym i oni zaczynają z tego Twojego przelewającego się kielicha korzystać. Z tego kielicha nie przelewa się gorycz, przelewa się miłość. Nie przelewa się zemsta, lecz przelewa się pokój. To, co jest czyste, z tego ducha czystości przelewa się to, co jest czyste. Tam nie ma brudnej wody, tam jest doskonale czysta woda. Doskonale czysta woda. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą i to jest też piękne, że moglibyśmy czytać różne miejsca, które mam, ale to byśmy przedłużali coraz dalej i dalej. Pamiętajcie, że Bóg daje swego ducha tylko posłusznym synom, a więc to namaszczenie spoczywa na synach, na córkach Bożych, którzy są mu posłuszni. Bez tego ludzie mogą dostać namaszczenie, ale od wroga, złym duchem. Może Psalm 116, tylko przeczytajmy. Psalm 116, wiersz 12 i 13. Czym odpłacę Panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wzywać będę imienia Pana. Podniosę kielich zbawienia, tak? Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże, że nie jestem człowiekiem uwikłanym w ten świat, nie jestem człowiekiem uwikłanym w ciemne sprawki cielesności. Jestem wolnym człowiekiem, by chwalić Boga za zbawienie, które mi dał, bo jak może chwalić człowiek, który żyje w grzechach, Boga za zbawienie, skoro żyje w grzechach, ale człowiek uwolniony z niewoli grzeszenia, chwalić może Boga, a więc jak odpłacę? Chwaląc Go za wolność, którą mi dał. Aby ludzie też mogli zobaczyć to, nie tylko, że coś jest mówione, ale w rzeczywistości zobaczyć, jak to działa.
I ta łaska i dobroć towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego. Ale ja też muszę wytrwać w tej dobroci, tak? Jak Paweł tam wyśle do Rzymian pisał. Bóg jest wspaniale dobry. Ale ja muszę wytrwać w tej dobroci. Nie lekceważyć Boga. Bo jakby tego lekceważył, to moja wina. Ale jeśli będę trwać i cieszyć się z Bogiem, będę się radować, że Bóg jest tym, który chce mnie uratować i chce mi pomóc i pomaga mi i mam świadectwa Jego pomagania, to będę trwać do końca z Nim, a On swej dobroci będzie mnie napełniać swoją łaską. Przez wszystkie dni życia mego czy Twego. I finał. Po co przyszedł Chrystus? Właśnie po to, żeby uratować nas z tego złego życia i przyprowadzić do domu Ojca. Abyśmy wrócili do domu Ojca. Pamiętacie, jak Pan Jezus powiedział, wierzycie Bogu i mi wierzcie. W domu Ojca wiele z mieszkań idę przygotować wam miejsca. A gdy przygotuję wam miejsce, wtedy wrócę po was i wezmę was do siebie, abyście i wy tam byli, gdzie ja jestem. A więc to jest piękne, więc mówię, jestem droga, prawda i życie, nikt nie przychodzi. Droga, prawda i życie, nikt nie przychodzi inaczej. Drogą, prawdą i życiem. A więc my potrzebujemy w ten sposób też funkcjonować. Pamiętamy później Izajasza o tej drodze radości, szczęścia, gdzie pustynia jakby zamieni się w wspaniałą ziemię, wydającą wiele owoców, piękne rzeczy, tak pięknie pokazane jest, że na tej drodze jest radość zbawionych ludzi, szczęście zadowolonych, wdzięcznych Bogu ludzi. Żyjmy w ten sposób i chwalmy przez to pasterza. Ciężko by było chwalić pasterza, żyjąc w znoju, w trudzie i w złych nastawieniach, nakarmionym czy nakarmioną będąc tym, co wróg tam wymyślił. Ale chwali się Boga dobrze, gdy twoje serce, umysł, dusza są czyste, oczyszczone i możesz się cieszyć zbawieniem, które daje pasterz. Pasterz chce być chwalony, tak? Nawet posłał jedną z owiec, mówiąc, ty zaniesiesz moje imię do pogan, żeby oni poznali, kto jest ich pasterzem i aby już przestali się karmić ze stołu demonów, a zaczęli jeść ze stołu Bożego, bo i oni mają prawo z tego samego stołu, co i wy spożywać. I Paweł poszedł i cierpiał, znosił przeciwności, ale nigdy nie zmienił tego, po co został posłany. Do końca opowiadał nam, poganom, że i dla nas jest tak samo droga zbawienia, jak i dla Żydów, gdyż w Chrystusie Jezusie stare zostało usunięte i nowe człowieczeństwo pojawiło się, abyśmy mogli się radować w Panu zawsze. Niech Bogu chwała będzie za tego pasterza, że on nadal jest sławiony przez owce żyjące dzisiaj. Te, co żyły wcześniej, sławiły go. Mamy zapisane tu w Biblii sławienie Boga, czy Samuel, czy inni, a my dzisiaj jesteśmy tutaj, aby chwalić Boga. Niech będzie uwielbiony nasz Król Jezus Chrystus, pasterz i ten, który go posłał, Ojciec nasz. Amen. Amen. Amen.